Siema, z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w Mountain Blade Warband na paczce modyfikacji o nazwie Floris Modpack. I tak na wstępie chciałbym powiedzieć, że już jest rok szkolny, tak? Zaczął się rok szkolny, dlatego odcinki z Mountain Blade'a, z tego Floris Modpacka będą ukazywać się raczej po prostu, jeżeli zajdzie jakaś zmiana pomiędzy tymi dniami, w którymi tak nagrywam, bo jeżeli nic nie będę mógł zrobić, na przykład nie będę miał czasu, ponieważ jestem teraz w klasie maturalnej, w klasie czwartej technikum, oprócz matury mam jeszcze egzamin zawodowy, więc teraz będzie trochę uczenia się na te rzeczy właśnie. Dlatego jeżeli na przykład w ciągu 3 dni nic nie zagram w tą grę, no to wiadomo, nie nagram odcinka, jeżeli nic kompletnie nie zrobię w nim. Aczkolwiek myślę, że w ciągu tam 3 dni powinienem co jakieś 3 dni się ogarnąć z tym odcinkiem. No chyba, że akurat nie jest tak, że niedziela już jest jakiś inny odcinek, poniedziałek już jest jakiś inny odcinek, czy sobotę się jeszcze inny trafi, ale będę raczej tak próbował właśnie trafiać na tutaj sobotę, tutaj może na przykład na wtorek odcinek z Mountain Blade'a, tak? Po prostu pomiędzy takimi, które są jakoś odcinkami cyklicznie z danej serii. No i okej, ostatnio poglądałem sobie w ogóle filmy Król Artur, po raz chyba drugi czy trzeci, ogólnie film przygodowy, tak, z historią, ten miał tam raczej niewiele wspólnego, ale ogólnie jako przygodowy, tak, bardzo fajny, mi się podobał. Król Artur, który tam był rzymskim jakimś po prostu, rzymskim dzieckiem, które zostało wybrane, żeby dowodzić armią potomków wielkich sarmatów, wielkich wojowników sarmackich, czyli tam z okolic Iraku, tak, czy Iranu, gdzieś z tamtych okolic, okej. Jazdą ogólnie, tak, i głównym bohaterem właśnie jest Artur plus jego 6 jeźdźców, którzy muszą walczyć z Sasami i z Merlinem, no ogólnie, czyli tam chyba z Piktami, tak, jeżeli mnie pamięć nie myli, ale okej. Przejdźmy do tego, że ktoś pisał mi, Cable Chaps chyba, pisał mi, że można gdzieś zmienić sobie nazwy tych arystokracji naszej, aczkolwiek tutaj w menu obozowym, aczkolwiek ja tego nie znalazłem w tym menu obozowym, więc na razie tego nie zmienię. Jeżeli ktoś wie dokładnie jak, to niech da znać. I jeszcze takie właśnie przykładem tego Króla Artura, myślałem, żeby sobie zrobić w oddziale, tylko właśnie nie wiem jak, czy... bo wiem, że chyba można sobie ustawić, o tutaj jakieś grupy różne, oprócz tego, i zrobić sobie jakąś główną grupę, bo powiedzmy sobie, że ja już mam chyba 3 tych herbi, tak, ja sobie będę czytał jak chcę, po prostu nie będę się bawił już w jakieś czytanie, bo raz mogę raz tak czytać, raz tak, albo tam czerbi, herbi. Tych herbi mam chyba 3, mam barona niższej klasy 1, mam Witiasy, nie, to jest 6, bojara chyba, to był 7 poziom, więc czy albo sobie z takich 7 po prostu kawalerii zrobić taką jakby swoją ekipę, grupę by zrobił, byłaby to grupa właśnie najlepiej opancerzonych, najlepszej kawalerii, która by jeździła tylko ze mną, na przykład kawalerię zwykłą puszczałbym do ataku, a za ten czas, albo właśnie, o, biorę swoją pierwszą grupę, po prostu to by było, ułatwiłoby mi na pewno jakieś robienie, stosowanie jakichś lepszych tam taktyk niż do tej pory, takich, które robiłem, więc tylko nie mogę się zdecydować, czy właśnie zrobić taką, czy, ale to by było na pewno dużo dłużej, więcej czasu by to zajęło, tak, i mogłoby się nie sprawdzić, znalezienie na przykład iluś tych Palantilusów i z nich sobie zrobić taką gwardię przyboczną, tylko naprawdę, no już dwóm oddałem zamek, jak widzicie mam 249 jednostek w tej chwili, naprawdę różne, to są mieszanki wszystkiego, aczkolwiek to najczęściej większe poziomy, które po prostu ekspie, żeby na coś wyekspić, niektórzy giną, niektórych dodaję sobie nowych co chwilę, tak, rotacja u mnie jest ogromna w tych armiach. Jak widzicie, zmieniło się to, że oprócz tych dwóch zamków, czyli oprócz Grunwaldera i Reindy, posiadamy także Senuzgda
oraz Ergelon zamek. Prawdę mówiąc, przejęliśmy, udało nam się przejąć jeszcze ten zamek, aczkolwiek oddaliśmy go królowi Harlausowi za 20 dni rozejmu, tak? Ale zabraliśmy go Rodokom, więc większych problemów nie ma. Akurat nie w tej chwili właśnie bije się w tych regionach mniej więcej. No i jest tutaj jakaś Signor Despin 31, tutaj jest jeszcze 82, więc myślę, że tych powinienem dać radę tutaj zniszczyć. Miejmy nadzieję w ogóle, że tego teraz złapię, że on się nie odwróci tutaj, jak przyjechałem. Okej, tak ucieka przed Lord Hogaty. Niestety, czy tak łatwo ucieknie? Nie możemy sobie teraz zobaczyć, mamy 9 jakichś więźniów, ale ogólnie zobaczcie sobie, jaka jest rozbieżność mojej armii, no. Ile tutaj jest po prostu klas tych postaci z różnych, naprawdę różnych regionów. Jeszcze są, jest 10 psów stepów, tak? Bo chyba tam już 7 czy 8 jako kipciaków zrobiłem. Kipciak. Ogólnie to jest tego. Ten zamek ma Artimener, ten zamek ma Marnit, bo mu go oddałem, żeby po prostu oddaję na razie zamki, żeby robili tam powiedzmy jakieś armie, które dadzą radę go przetrzymać. Ten zamek jest zamkiem, który po prostu trzymam na razie tylko po to, żeby w razie czego móc go komuś oddać, tak? To jest zamek, gdzie było, nie wiem, chyba 150 żołnierzy go pilnowało. Tak samo zresztą i ten, no naprawdę te zamki bardzo łatwo było przejąć z moją armią. Rodowski obywatel i dlatego sobie dałem tutaj, żeby odwlec nadawanie komuś tego zamku, ponieważ wtedy robi się jakikolwiek garnizon. Jak widzicie, jest 66 oddziału tam w garnizonie i nawet już trzecie jakieś poziomy, 12 ludków z trzeciego poziomu po prostu, rodockich milicjantów 6 i rodockich milicjantów z kuszą. No ale dobra, koniec gadania na dzisiaj. Dzisiaj sobie tutaj pojeździmy, czyli myślę, że może zastosuję cięcia po prostu pomiędzy bieganiem tutaj, bo troszeczkę sobie powalczymy z rodokami. Dobra, wieśniacy dołączą do bitwy po twojej stronie. Znów się spotykamy, Lord Hogaty. Nie będę przeklinał cię za ostatnie twoje zwycięstwo, ale czekam z niecierpliwością na następną rundę. Signore Despin. Powiem to tylko raz, Signore Despin. Poddaj się lub gain. Okej. Zaatakuj wroga. Dobra. Wszyscy utrzymać tą pozycję. Tego nie lubię. Nie lubię walczyć w wioskach. Tak, bo moja kawaleria jest do dupy wtedy. Aczkolwiek, no, to jest mały dosyć oddział, więc oni samym tym, że tu przyjdą, już się narażają na ostrzał jakikolwiek. Kurde, po tarczach dostają. Dobra, jeden, drugi. Po nodze. Ty nie masz tarczy nawet na sobie. Kurde, po nogach, po nodze. Kurde, no, co jest, ziomuś? Dostał, dobra. Dobra, ruszcie do ataku, naprawdę. Oni przyszli do was, więc nie macie problemu. O, połowę chapca już mi zeżar. Tą włócznią, tego nie lubię. Farmerzy mogą sobie ginąć. Oni mnie tak naprawdę obchodzą. Kurde, no widzicie, dostaliśmy 2 ciosy w kunia i no, kuń prawie zech. To już jest lipa, tego nie lubię. Ale okej, no ten mi zaraz konia zabije, no serio. Częstotliwość kupowania konia i w ogóle używanie konia. Koń na 10 bitew. Na szczęście hajs się zarabia z tego, z bitew naprawdę. Więc jakoś da radę utrzymać to wszystko. Dobra, o kurde, nie trafiliśmy. Lord Hogaty was zniszczy. Moi sarmatcy wojownicy. Moja najlepsza konnica. W sumie te Kanat to mógłby być brany tak pod sarmatów. To znaczy sarmaci tam się później mieszali, tak? Ogólnie te ludy wschodnie. Sarmatami też przecież była chyba nazywana szlachta polska w którymś tam wieku późniejszym. Bo to też była mieszanka po prostu. Te ludy się mieszały naprawdę. Więc no, mogliby. Okej. Twoje straty, brak, straty sojuszników, 2 farmerów, rannych tylko, no na szczęście. No i dobra, dostaliśmy troszeczkę tutaj denarów. Nikt nie ma ulepszenia, szkoda, bunduk, kawaleria.
Kogo my tu jeszcze mamy? Mamy, ostatnio przyjąłem sobie Matildę i Katrin. W ogóle ta Katrin coś tam z Bundukiem, co chwilę gadają, że o, to Katrin jak dobrze walczy, o, Bunduk jak dobrze walczy. Dobra, zapiszemy sobie oczywiście, jakby coś miało skraszować czy coś. Zawsze sobie będę zapisywał. I co wy robicie teraz? Cofacie się, tak? Dwie jednostki. Okej, okay. Nie zdąży chyba. Nie, 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 do wylućci ucieknie. No, ale zaatakuję tego w takim razie. Tak, 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 atakujemy cię, dobra. Na razie zwiad. Rodocka Republika na szczęście ma chyba jedną klasę tutaj kawalerii od Lansiera, poczynając, kończąc na jakimś tam chyba ulepszonym tym Lansierze, aczkolwiek rzadko, bardzo rzadko go widuję. Prędzej korzystają ze sfadiańskiej kawalerii. Aczkolwiek mają bardzo silną tutaj piechotę. Tych śmiałych kapitanów oraz tych kuszników, to jest ich moc, kusznicy. To jest siła rodoków. Dlatego rodoków także posiadam w swoim, po prostu w swojej armii. Kurde, no, zaraz mnie ogłuszą, jeżeli tak dalej będę jeździł. Aha, bo oni strasznie blisko byli, nawet nie zauważyłem, dobra. Okej, okay, o to chodziło, strącić im dowódcę i krzyk pada. I po prostu moja konnica wtedy wjeżdża im w plecy. To jest najlepsze rozwiązanie. Kurde, ten celuje do mnie, nie, 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 nie celuj ziomuś. Ziomek, nie denerwuj mnie. Lord Hogaty, aim. Ten aim, kiedy poruszam myszką, koleś dostaje w główkę albo ginie po prostu. Ten aim z CSO jeszcze. Okej. Dobra, w ogóle z tego co czytałem o sarmackiej kawalerii, to mieli oni jakieś bronie, po prostu jak kawaleria, troszeczkę dłuższe miecze, które osiągały bodajże do 130 cm długości. Czasem jakieś te toporki większe wojenne lub młoty takie bojowe. Mieli także, walczyli głównie włóczniami na tych koniach, w końcu to była taka konnica. Oraz łuk, łuk to był też podstawa na początku przynajmniej uzbrojenia sarmatów. Kurde, nie, fuck, 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 wjechałem źle. A broń się, broń się, broń się, wyjedź, wyjedź. Dobra, wjechałem. Dobrze, jestem wytrzymały, ja tu mogę tankować. O fuck, nie lubię jak się pojawiają nagle w tym samym miejscu co jestem. Oni właśnie, to czasem powoduje straty w moim tym, w mojej kawalerii, ponieważ oni się potrafią zrespić po prostu. Przyjedzie trzech żołnierzy, którzy wybijają tam jakichś niedobitków. Oni potrafią się zrespić wokół i zaczynają tymi swoimi dzidami, widłami bić. Tak jak widzieliście, szóstopoziomowa konnica sfadiańska została pokonana przez rodockiego jakiegoś tam wieśniaka czy milicjanta z drugiego poziomu. No i dobra, właśnie sfadiański rycerz królewski Chorągwi, jeden raniony na 75 zabitych, 5 ranionych i jeden rozgromiony. I zostajesz moim jeńcem, tak, i nie zamierzam cię wypuścić, o nie, nie, nie. Honor może mi spaść, aczkolwiek mnie to za bardzo nie interesuje. Honor jest dla lomusów. Nie, po prostu jeżeli uwalniałbym ich, to znaczy nie, powiem tak, niektórych uwalniam raz na jakiś czas, jak mi naprawdę brakuje denarów, to wtedy jeszcze no mogę sobie pozwolić na taki wyjątek, aczkolwiek ogólnie tego nie robię, bo nie widzę sensu. Przecież jeżeli mam 5 rodockich jakichś tych baronów czy tam lordów, margrabiów, Boże, takie fajne słowa, to wtedy przecież to jest mniejsza siła, tak, rodoków, jeżeli ich nie uwolnię, bo nie zrobią sobie za chwilę w ciągu 5 sekund swojej armii jakiejś tam. Dobra, no, pojedziemy sobie do zamku Ergellon. Raport tygodniowy, morale niektórych żołnierzy jest niskie, rodzkim zyskuszą puszcza oddział. Ja kurde. Wójna zadosa w wojsku lepszył dwa rodowski rekrut, 3 rodowski. Tylko czy to u mnie, czy to u nich? Może zaatakować karawanę, nie. Nie będziemy atakować, pojedziemy sobie po prostu do zamku. Niech nastanie dzień, bo nie lubię naprawdę po nocy tutaj jeździć. Konna siostra miecza, niech będzie zbrojny sierżant na jakobite czy strażnika. Zaraz sprawdzimy.
Królestwo Swadi, zbrojny sierżant. Strażnik może przejść na swadiańskiego zbrojnego kawalerzystę. On może być swadiańskim lansierem. Tak, w ten sposób. Lub w swadiańskiego doborowego górala. Nie wiem, no ten góral wygląda mi jak Hired Blade. To najemne ostrze. Naprawdę, ma jakiś długi mieczyk. Zresztą nie wiem, czym się różni ten zbrojny miecznik od niego. Swadiański szeryf, on ma jakąś kosę dwuręczną, chyba długi łuk. I na nim bym chyba bardziej polegał. Na pewno na strażnika dam, tak? Bo mogę jeszcze pójść coś ciekawszego. Dobra, czyli tego strażnika, bojówkarz na giermka, chociaż pikinierów sobie kilku zrobiłem ostatnio, tak, żeby mieć po prostu w zamku w razie czego, w razie W, tak. Dobra, swadeński strażnik, niech będzie. Zbrojnych kawalerzystów jakiś mamy, nawet dwóch, bo zdobyliśmy z zamku też. Swadeński zbrojny kawalerzysta. Nie wygląda źle. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy on nie jest lepiej troszeczkę uzbrojony od rycerza, który też jest piątopoziomowym. No przynajmniej ma całego konia opancerzonego, albo przynajmniej zakrytego. Aż nawet sprawdzimy sobie. Pokaż swój ekwipunek. Koń bojowy z długim kropierzem. Kurde, on ma lepszego konia od mojego. Serio. Lichy, tak, lichy, bo już kurde przeżył te 9 na 10 walk. Okej, okay, 43-13, to ma gorsze. Ale to naprawdę. A teraz sobie sprawdźmy rycerza. W ogóle jeszcze coś zobaczę. Powiedz mi o sobie. 28 poziom. Te. A teraz zobaczmy rycerza. O, ostatni rycerz mi został. Rozmawiaj. Powiedz mi o sobie. 28 level, czyli no niby podobnie, aczkolwiek ekwipunek zobaczmy. Koń jest gorszy chyba, no pancerza ma na pewno mniej, tak? Właśnie to jest to, u tego konia jest łatwo strącić, albo bić po głowie, albo nawet po tyle, bo jest łatwo się poprzebijać, nie ma z tym większych problemów. A tu widzę porównywalnie, tak? Tu miał chyba lepszy, ten ma lepszy, lepsze, boże, rękawice o jeden pancerza. No nie wiem, no tego konia ma chyba lepszego tylko, tak? Tak mi się wydaje. Przynajmniej. Korczen. Hohen. Hohen. Koszan. 17. To jest normalnie moja armia. Tak. Tych. I tych. Tych. To jest jeszcze fajne, że mi się tutaj ekspią łucznicy waegirscy. Naprawdę bardzo. Prawdę mówiąc, w porównaniu do zwykłego Mountain Blade'a, to tutaj w Floris Mod Packu naprawdę zaczyna mi się w końcu waegirska armia podobać. Ponieważ mają fajną jazdę, podoba mi się przynajmniej ich. Nie tyle co jakieś statystyki, bo im się na razie nie przyglądałem, tylko sam design tej konnicy od tego właśnie 6 i 7 poziomu, ten Vityas cały mi się podoba, oni jadą z tymi jakby maczetami, tak, jak się śmieje, naprawdę mi się podoba, no i podobają mi się ich hełmy z tymi antenkami, jak ja to nazywam. No oraz po prostu ci łucznicy, naprawdę bardzo fajni są waegirscy doborowi łucznicy oraz na 7 był wysoki chyba Sokolin czy coś takiego, 7 poziom. Dobra, pojedźmy do zamku. Tak, 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 pierdoły, dobra, zapiszemy jakby co. Zamek kontynuuj, zorganizuj tutaj garnizon, mógłbym ich wziąć w każdej chwili. Ale nie są mi potrzebni, tak myślę. Więc możemy sobie tu zaczekać. Na pewno przez noc zaczekamy. Tutaj poczytamy sobie, co się mniej więcej dzieje. Rekruter przywiózł 200 do zamek Reindy. Otwórz sobie wioskę do skarpu się. Pagundur? Przecież to jest tu. O, 461. Aczkolwiek, no tak. I znowu, to jest to, o czym już mówiłem wcześniej. Czyli 461, kurde, ma o te 200 jednostek więcej ode mnie. Jak ja sobie poradzę, ale tak teraz patrzę. Rodocki obywatel 32, rodocki rekrut 63, rodocki nowicjusz 83. No i patrzcie, to jest
Przecież to jest naprawdę tyle jednostek. 180 jednostek około do pierwszy, drugi poziom. To już jest prawie ta cała przewaga. Do tego dochodzi później trzeciopoziomowych jest kolejne tyle. 200 kolejnych. To już jest prawie 400 armii, to jest do trzeciego poziomu. Czyli on takiej prawdziwej armii to ma maksymalnie już z niektórymi tymi maksymalnie 100 normalnej armii. A teraz popatrzcie na mój oddział. Na mój, gdzie tu są trójki, ja się pytam. Są właśnie niektóre, jest dwóch jebelusów całych, jebelusów, jest 9 Arabów, no to już jest 12, tak? To znaczy 11, bo to jest dwóch, nie trzech. Mi się z tą trójką pomyliło, przepraszam. Pies stepu to jest chyba też trójka, aczkolwiek to nawet więcej zrobi, ten pies stepu. No ale dobra, 21, 22, później to, 23. Tutaj już jest więcej, kolejne 31, bandyta z lasu 32, no niech będzie, później o, bojówkarz też jest jak dla mnie tam troszeczkę lepszy od tamtych, ale nawet gdyby, no to mi wychodzi prawie 200 ziomków, 200 ludzi w oddziale ponad po prostu ten trzeci poziom, tak, i widzicie, 17, 6, 23, 4, tu czwarty, ten jest chyba na poziomie też czwartym. Później kolejni, no naprawdę, tutaj tych giermków. Fu, tak, 11 zdobywców murów. Mercenary Horsemen. Dalej, tu o, mamy dwójki jeszcze, Huskarla jednego, tak, tych, bo tych sobie ekspimy, ale samą tą kawalerią wysokopoziomową jestem w stanie zniszczyć, powiedzmy na te 400 jestem w stanie bez problemu, powiedzmy tego, jeżeli zniszczę ten pierwszy człon, tego, czyli jedna siódemka, dwie siódemki już są, później 12 szóstek, i tych rodockich weteranów plus kuszników oblężeń, jeżeli to już zniszczę, no jeszcze tych gwardzistów niech będzie, jeżeli to już zniszczę, lansierów przy okazji też zniszczę, bo to jest konnica, kusznicy się zniszczą na pierwszej fali mojej kawalerii, to jest pierwsza fala kawalerii, niszczy ich cały pierwszy człon, tak? Później jest jeszcze te 400 właśnie niecałe wojska, które po prostu będzie rozjeżdżane już przez moją kawalerię. Oczywiście zajmie to dużo czasu, aczkolwiek będzie to rozjechane. Ja się tej armii naprawdę nie boję w tej chwili. Chyba że zrobią po prostu tak, jak często robią, jeżeli walczymy z silniejszą armią. Czyli mogą na przykład, bo mam ustawione maksymalna liczba jednostek na mapie 80. Czyli jeżeli my mamy niby mniejszą tam przewagę bitewną, to możemy posiadać mniej jednostek. I na przykład ja mogę wystartować z trzema z konnicy, przy czym on będzie miał od razu 70 tam 7 jednostek, tak, 76 jednostek, bo jeszcze chyba ja się wliczam do tych 80, chociaż właśnie nie wiem, czy jeszcze naszego bohatera też wlicza. No chyba że w takim wypadku, aczkolwiek to i tak myślę, że straty by na pewno poniósł, albo bym po prostu wtedy nie walczył. Jakby tak mnie zrobiło, to bym, nie wiem, wczytał sobie save'a i poleciał gdzieś dalej, albo w zamku się bronił. W zamku też bym dał radę, myślę, obronić. Jeszcze, że tutaj bym miał dodatkowych 66 właśnie o takich główienek, powiedzmy, do zniszczenia. No ale dobra, dobra, myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Dzięki za oglądanie, jeżeli macie odpowiedzi na te moje pytania, które wcześniej zadałem. Jeżeli odcinek się spodobał, piszcie komentarze, dawajcie łapki w górę. Dzięki za oglądanie i na razie.